Projekt Nowa Ona powstał z myślą o odważnych kobietach chcących całkowicie odmienić swój wizerunek. Nowa Ona pomoże również wewnętrznej przemianie i nabraniu pewności siebie. W ogłoszonym przez Telewizję Studencką i Polskie Centrum Kreacja castingu udział wzięło kilkadziesiąt kobiet z całego Dolnego Śląska. Specjalnie powołana komisja do ścisłego finału zaprosiła szczęśliwą siódemkę. Z ciekawości, jakieś nowe doświadczenie, pomyślałam sobie, dlaczego nie jest jakieś ogłoszenie na Telewizji Sudeckiej, spróbuję. Znając swoje szczęście, to mówię, a na pewno nikt do mnie nie zadzwoni. Fajnie, a tak bardziej poważnie to myślę, że osoby, które gdzieś tam wizualnie lepiej wyglądają, mają troszeczkę lepsze szanse, większe jakby przebicie w świecie biznesu. Najbardziej chciałabym zmienić zęby, to jest taki mój naprawdę, taka pięta achillesowa po prostu. Nawet teraz jak mówię, to staram się za bardzo nie otwierać ust. No nie jestem zadowolona ze swojego wyglądu, szczególnie ze swojej cery, która jeszcze teraz po ciąży, no jest jeszcze gorsza. I tak postanowiłam coś zmienić w sobie. Będąc mamą i żoną, która od 10 lat nie pracuje, bardzo zaniżyła się moja samoocena. W związku z tym chciałabym poprawić to, gdyż mam zamiar wrócić na rynek pracy, a do tego wiadomo, że jest potrzebne nie tylko piękny wygląd, ale też i mocna psychika. 19 kilo w dół, no niemniej jednak resztą sobie już nie potrafię poradzić sama i czasami to lustro, tak mam wrażenie, że mówi mocno nieprawdę, no niemniej jednak sytuacja jest taka, że taka przerzuta matka pietruszki, taka szarość, niejakość, nicość i coś czas z tym trzeba było zrobić. O zmianę wyglądu uczestniczki zadbają najlepsi specjaliści. Chirurg plastyczny Marta Wilczyńska-Staniul z Noa Clinic, kosmetolog i fryzjer z Instytutu Piękna, trener personalny Marta Tymoszkiewicz Fitness Coaching, stomatolog Duomed, jak również styliści takich marek jak Orsay, Red i Duke. Jako trener personalny przede wszystkim proponuję zmianę sposobu stylu życia. Chcę nauczyć ludzi zdrowo żyć, systematycznie ćwiczyć, poprzez ruch dowartościować kobiety, wzmocnić ich samoocenę. No i przede wszystkim też zmienić ich sylwetkę, ich sposób myślenia o sobie, nauczyć świadomego oddychania, trzymania środka. No i tym, którym trzeba pomóc w zrzucaniu zbędnych kilogramów. Najważniejszym mankamentem u osób zgłaszających się do leczenia, do castingu były wada zębowa i wada zgryzu, przy czym nie były one w znacznym stopniu nasilenia. To są takie typowe, które najczęściej spotykamy i to najczęściej budziło niepokój u pań, choć u jednej osoby pojawił się przede wszystkim problem związany z próchnicą, estetyką uzębienia. I to jest zmiana koloru uzębienia, czyli kwestia wybielenia takich zębów, która zdecydowanie by poprawiła jakość i uśmiech u tych pań. To była taka dominująca kwestia, z którymi się one zgłosiły, które mogłam ocenić. Procesy, które następują w związku z wiekiem, jest to możliwe do cofnięcia, do poprawienia, pokazania twarzy, sylwetki, budowy, innej niż pacjentka czy kandydatka w danym momencie jest. Kandydatki jednogłośnie stwierdziły, że udział w metamorfozie to dla nich ogromne przeżycie i jeszcze większa szansa. Bardzo się obawiałam właśnie tego wyjścia i tego spotkania, ale doszłam do wniosku, że może pierwszy raz i ostatni taka sytuacja mi się zdarza, więc chcę ją wykorzystać maksymalnie jak tylko można. Prawie jak milion fotolotka, lekko prawie, bo pierwsza trójka to jeszcze nie wygrana. Najpierw radość, a potem też taki strach, obawa, co powiedzą ci specjaliści, czy się człowiek w ogóle zakwalifikuje. Podczas finałowego etapu 7 kobiet miało okazję spotkać się twarzą twarz ze specjalistami, a ci doradzili każdej indywidualnie, co mogliby zmienić w jej wyglądzie. Po wywiadzie przyznawali punkty i tak udało się wybrać tę jedyną. Nie jest to proste, dlatego że nie każda kandydatka to, co chciałaby zmienić w swoim wyglądzie, jest możliwe dokonanie, cofnięcie pewnych sytuacji, które nastąpiły kiedyś tam w życiu, żeby je wymazać i zapomnieć, tak jak się, nie wiem, zapomina strofy wiersza nauczone kiedyś tam w szkole. Nie jest to możliwe, tak? Pewne rzeczy po prostu zostają jako pamiątka na całe życie. Wielkiej przemianie poddana zostanie Joanna Brzostek, 50-letnia wrocławianka, która jak sama mówi jest na tyle odważna, żeby jeszcze wiele móc i chcieć w sobie zmienić.